Już niebawem chodnik po wschodniej stronie ulicy Niemcewicza wyglądał będzie tak jak ten po zachodniej stronie. Ten nowy ułożony został 2 lata temu. Za kilka dni rozpoczną się prace po tamtej wschodniej stronie. W sumie przy ulicy Niemcewicza powstanie ponad 400 metrów nowego chodnika. W ramach miejskiego programu chodnikowego przebudowane zostaną również chodniki po obu stronach ulic Solskiego, Wyspiańskiego, Prusa, Wileńskiej, tam na odcinku od Placu Broniewskiego do ulicy Wolności, Piotra Skargi i Przemysłowej na odcinku od ulicy Paderewskiego do byłej bocznicy kolejowej. Prace obejmą również ulicę Chopina. Władze miasta już wcześniej zdecydowały o wymianie tam nawierzchni jezdni z betonowej na bitumiczną. W każdej z tych lokalizacji prace prowadzone będą na odcinku od 300 metrów do niemal pół kilometra. Wszystkie rozpoczną się i zakończą jeszcze w tym roku. Przebudowa chodników jest kolejną inwestycją realizowaną w ramach miejskiego programu rewitalizacji. W ubiegłych latach w ramach tego programu nową nawierzchnię zyskały już ulice Jaracza, Tuwima, od placu Dąbrowskiego do ulicy Szczecińskiej, a także przy ulicy Szczecińskiej od Tuwima do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego.